Witam wszystkich z tej strony Corley, zapraszam do 11 odcinka, zagrajmy w This War of Mine. Tak, wróciliśmy z dość fajnych miejsc, szczególnie ten kościół okazał się fajny. O, zobaczmy jak tu po nocy wyglądamy. Tak, straciliśmy tylko 4 naboje dzisiejszej nocy, więc nie jest tak źle. I z tego co widzę, Emilia wróciła, pomogła naszej sąsiadce odbronić się przed bandytami i przyniosła nam trochę amunicji. Mamy 10 naboi. No okej. Czyli tak, tu na pewno mamy całą serię zmęczonych ludzi. Czy całą ekipę zmęczonych ludzi, zmęczonych osób. I do tego jeszcze głodnych. Ale tej wody udało nam się zebrać. Nawet nie wiem kiedy to zebraliśmy, ale mówię, to cały czas nasze kolektory pracowały. Dzień, noc, jeszcze widzę tutaj mięso doszło szybko, alkohol. O, bo widzę, że jak te butelki alkoholu to są, to te szczury się zleciały do pułapek. Może one nie na mięso, a właśnie na wódkę lecą. Kurczę, to źle się za nie zabrałem. Okej, pierwsza się naje Emilia i pójdzie spać, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że ona się do nocy nie zdąży wyspać, albo tak bardzo, bardzo na styk to będzie. Drugi będzie Boris. Co nikogo chyba też nie dziwi. No i najbardziej pokrzywdzony dzisiaj jest Paweł, którego no właśnie, myślałem, że zbuduje mu jeszcze jedno łóżko. Ale okazuje się, że tego jednak nie zrobię. Nie to, że jestem taki niefajny wobec niego, a po prostu z tej racji, że nie mamy części. Jak dobrze pamiętam, wydaliśmy wszystko. Dwie deski mamy, tak, zero drobiazgów, no chyba, że handlarz się nad nami zlituje i po raz pierwszy przyjdzie, znaczy no może nie po raz pierwszy, ale przyjdzie wtedy, kiedy go tak po raz pierwszy aż tak bardzo potrzebujemy. O, to miałem na myśli. Dobra, trochę nawozu też zebraliśmy, więc wezmę ze sobą. Również tutaj coś zabiorę. Znaczy coś, mięso. O, jest 10. Jest handlarz, całe szczęście, tak mówię. Nie było go tyle dni, więc... dobrze wyszło. Może poczuł jedzenie w naszej kuchni. Ale to szczęście, nieszczęście, już nic nie zostało. Dobra, fajnie, że przyszedł. Zaraz tutaj jeszcze będziemy mieli alkohol. Zamienimy to na jakieś drobiazgi, tym bardziej, że tej elektroniki mamy, o, jeszcze dwóch brakuje części elektronicznych, żebyśmy mogli rozbudować już ostatnie miejsce, które by nam się przydało, a mianowicie ten tu mały warsztat, czy też warsztat, jakoś to tak, zielarski, bodajże jakoś tak to się nazywa. Okej, teraz mało istotne, handluję, znikam, myślę, że to będzie szybka akcja. Okej, widzę, że handlarz doskonale wie, czego nam brakuje, więc no, wytracimy trochę tego alkoholu, ale powoli, tak tutaj widzicie, zbliżamy się do miejsca, w którym będę miał już wszystko, czego potrzebuję. Pawle, jak dobrze ci pójdzie, to może jeszcze dorobisz się łóżka. Okej, w tej wymianie dorzuciłem jeszcze mięso. Zazwyczaj tego nie robię, bo tak mówię, nie sprzedaję jedzenia, bo ono często może się przydać, nie wiadomo kiedy, ale znów tego mięsa mamy tyle, że już nam starczy, nawet jeżeli ten sezon by miał trwać 45 dni, to nam jego w zupełności wystarczy. Więc wymieniamy to po raz kolejny i dorzuciłem jeszcze filtry. Myślę, że jeszcze ten jeden filtr wezmę, te naboje i to, co tutaj się kryje, te dwie rzeczy. Okej. Zgoda. Może znów za mięso. Okej, czyli flaszka, mięso za już prawie wszystko, co bym chciał od niego wyrwać. No ale prawie to nie oznacza, że to już jest wszystko, więc jeszcze raz. Okej, i teraz już autentycznie wszystko, co by mogło nas zainteresować, od niego chyba zabrałem. Jeszcze go zostawię pod drzwiami, jakby naszła mnie ochota tu na te zioła, czy być może na tytoń, ale raczej tego nie będę ruszał, więc zgoda, ale tego mięsa straciliśmy. Dobrze, że to mięso się w grze nie psuje. Dobra, Pawle, tu chyba ktoś warzyw nie nastawił do końca, teraz tak mnie naszło, że to mogło być jeszcze niezrobione, a my tym samym możemy skoczyć na chwilę do warsztatu, zobaczę jak nasze naboje wyglądają. W ogóle obiecałem, po tym jak zebrałem tyle książek, przeczytać, przybliżyć status naszego, tutaj naszych domowników na temat miejsca, gdzie przebywają, czyli przemyślenia. Nasze schronienie jest dla nas drugim domem, zapewnia nam wytchnienie i pomaga odzyskać spokój. Ten status się zmienia, tak samo jak ten opis na dole i jak będę pamiętał, to na początku następnego sezonu wam pokażę, jak to wygląda najpierw, gdy no, przywitamy tu naszych bohaterów w gołych ścianach.
Mamy krzesło i fotel, mamy łóżka i możemy spać w dobrych warunkach. Jeśli ktoś się rozchoruje lub będzie ranny, mamy miejsce, gdzie może odpocząć. Mamy radio i lubimy go słuchać. Dobrze, że mamy gitarę, ten prosty instrument podnosi nas na duchu w tych ciężkich czasach. Dobrze, że mamy tyle książek i to jest właśnie to, co ostatnio zdobyliśmy. Mamy 28 książek, chyba mój rekord. Czytanie pomaga nam zapomnieć o koszmarach wojny. Można tu odnaleźć chwilę wytchnienia. Liczba wypalanych dziennie papierosów, czy liczba wypijanych dziennie kaw, dwie. To wszystko mamy też, pełne zapasy i papierosów, i kaw. Wszelkie pęknięcia w ścianach zabito deskami, wzmocniliśmy też drzwi, zainstalowaliśmy zaimprowizowany system alarmowy. Wow, nawet jeśli zaatakują nas we śnie, przegnamy większość bandytów. Okej, czyli to sugeruje, że teoretycznie bardzo prawdopodobne jest to, że moglibyśmy naszych bohaterów położyć spać i nic złego nie powinno się stać. Przynajmniej w teorii, bo nie wiadomo, jakby to w praktyce wyglądało. Dobra, przeróbmy ten cały alkohol. Okej, nawet pasuje. Zastanawiam się, czy nawet nie razy dwa. Dobra, razy dwa. A oprócz książek będę też zbierał teraz wodę. To jest w sumie dziwne, że woda jest tak tania w czasie wojny. Chociaż może patrząc na to, że zbierają ten deszcz i że codziennie pada, tak, bo codziennie możemy zebrać ten deszcz, no to może rzeczywiście nie jest to jakiś taki mocno popularny towar, czy wręcz przeciwnie, taki niszowy towar. O! Bo popularny to jest, dość często możemy go znaleźć u handlarzy i to za bardzo, bardzo niską cenę. Okej, Pawle, biegniesz tu na dół. Jeszcze zastanawiam się, tak mówiłem, zrobię chyba jeszcze jedno łóżko. Specjalnie dużo więcej rzeczy już nie mamy do zrobienia. Ściągnij tu alkohol, zobaczymy, czy tak, prócz łóżka coś jeszcze nas by interesowało. Ciekawe, czy bym mógł, mogę postawić, to bym mógł nawet na trzy kolektory lecieć z tym wszystkim, ale aż takiej potrzeby nie ma, tym bardziej, że wody nam nie brakuje. Będę musiał pomyśleć niedługo nad stworzeniem jakichś filtrów kolejnych. Pułapek więcej nie możemy, ogródek pewnie bym mógł, ale to też zanim byśmy go rozwinęli do takiego stanu, żeby mógł wytwarzać warzywa, zresztą to nam niepotrzebne. Zastanawiam się, co się stanie, jak dorzucę im jeszcze jeden fotel, czy jakoś się zmieni opis i mówię, i dodam jeszcze jedno łóżko. Tylko gdzie ten fotel? Tu gdzieś na końcu. Tak na szybko chciałbym postawić, ale jednocześnie, żeby też nie musieli siadać jakoś daleko. Dobra, tutaj chyba nie ma drzwi, więc niech mają. Już mówię, dochodzimy do takiego etapu gry, gdzie już zaczyna się bardziej zabawa niż walka o przetrwanie. Bardziej to już takie spokojne wyczekiwanie do końca, na finał. Tak już naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć. Mamy dużo wody, dużo wszystkiego. Nie wiem, co by musiało się dziać, żeby sytuacja się odwróciła, czy zmieniła. Dlatego też podczas tych nocnych wypraw myślę, że już specjalnie nie będę jakoś ryzykował życiem naszych bohaterów. To zrobimy kilka papierosów, niech ma 8. Nie będę ryzykował, a bardziej skupimy się na odwiedzeniu tych wszystkich miejsc, jakie są, żeby zobaczyć, czego ewentualnie nam, co ewentualnie się zmieniło w tym rozegraniu, ponieważ tak jak widzieliśmy wcześniej, te miejsca się trochę pozmieniały. Okej, łóżko. Obiecałem łóżko. Gdzieś też je postawimy. O, tu może łóżko. Będą pilnować wody. Czy też łatwiej będzie im zasnąć, słuchając, jak ta woda gdzieś tam spływa do pojemnika jakiegoś. Zobaczmy, czy się poprawiło. Mamy fotele i krzesło. O, liczba mnoga się zmieniła. Dobra, czyli tu nic więcej nie ma. Okej, ja chyba przyspieszę, bo i tak ten dzień wyszedł już długi, więc widzimy się za 2 godziny czasu gry. Okej, nasz czas dobiega końca. Ja jeszcze tutaj Marinowi kazałem zrobić jeden wytrych. Nie wiem, czy się wyrobił, a to z pewnej ciekawej rzeczy, ponieważ tak mnie naszło. Być może też macie pewnie niedosyt po ostatnim odcinku, gdzie byliśmy na głównym placu i tam na koniec był zamknięty blok. Nawet nie tyle dom, co zamknięty blok. Zastanawia mnie, co się w nim kryje, czy jeżeli tam się włamiemy, no bo w sumie skoro był zamknięty, no to czeka nas włamanie. Czy znajdziemy coś ciekawego, czy to raczej będzie takie miejsce, gdzie możemy tylko kraść. No właśnie, co tam się może wydarzyć, co tam też może się dziać. Okej, czyli czuwa dzisiaj Emilia. Zobaczymy, czy wystarczy jedna osoba, gdy mamy te wszystkie systemy alarmowe.
Paweł dobrze jakby się wyspał, Marin też, a Boris idzie na główny plac. Ja tego też przygotowałem wytrychy, ale widzę, że się nie wyrobił. Zabiorę wszelkie możliwe narzędzia, zobaczymy co tam się może przydać. I pójdziemy w tamto miejsce. Tak zastanawiam się, czy coś jeszcze, ewentualnie na handel, jakąś flaszkę. Może, może, jakby nic nie było. Albo dobra, idziemy tylko tam. Chyba specjalnie jakieś inne rzeczy mi nie są potrzebne. A bardzo zastanawia mnie, co kryje tamto miejsce. Tak, okej, okay, czyli was tutaj, moi drodzy, omijam. W sumie mogłem może pobiec z Pawłem, to by też trochę się więcej działo, bo czy też szybciej to wszystko by się działo, ponieważ no, nie da się ukryć, że Boris jest trochę wolny. Teraz, no właśnie, bo tak mi się przypomniało, że ta tutaj postać handlowała cukrem i mogłem być może coś z tym... coś wziąć na wymianę na ten cukier. Okej, tu coś się rusza, a to chyba szczury, że tak pod drzwi podchodzą. Tutaj za to ktoś chodzi u góry. Idzie wyżej, więc powiedziałbym droga wolna. Nie chcę jednak nikomu wejść w drogę, bo nie wiem autentycznie, czy to jest traktowane jako włamanie, czy nie. Dobra, ten dom widzimy, jest tutaj zamknięte opatrunki, amunicje. A, czyli on też tam chyba przeszukuje, czyli chyba nie powinien mieć się nic przeciwko temu, że sobie tutaj chodzimy. Ja to widzę, górka jest jakaś, przekopię, bo za górkami też się może kryć coś fajnego. W ogóle chcę zobaczyć, bo wcześniej tam mieliśmy drabinę, mogliśmy wyjść na zewnątrz i zastanawiam się właśnie, co tu się kryje. Tu ktoś idzie, mam nadzieję, że no właśnie, to też szczur. Dobra, przejdziemy najpierw tutaj. I zobaczę, co kryją te miejsca. Mam nadzieję, że kolega, który był u góry, który teraz właśnie schodzi na dół. O, to są całkiem fajne rzeczy. Nagle nie zachce mu się tu wchodzić i nas złapać na gorącym uczynku. Chociaż no mówię, to nie do końca byłoby złapanie na gorącym uczynku. Z tej racji, że tak widzimy po tych rękach tutaj, no nie wamujemy się. O, on wchodzi gdzieś do domu. Nawet jakbym słyszał kilka osób, chyba że on zaklucza za sobą drzwi. Dobra, tam widziałem jeszcze jakąś apteczkę, ale chcę... Nie chciałbym, bo może... A nóż, on idzie... Nie idzie spać. Co my tu mamy? Dobra, to nie będziemy tam szli może, bo to... Czekam nimi. Strasznie, strasznie taki wymagający jest ten człowiek. Strasznie taki też marudny, no, że puszki tylko z pomocy humanitarnej. Sam chodzi po całym bloku i ma jakieś takie pretensje. Tam mieliśmy apteczkę w tym miejscu, ale no mimo, że to nie jest jako tako majątek prywatny, nie wiem, czy będę tam szedł. O, ciekawe, czy teraz ludzie się jakoś obruszą z tej racji. Gdzieś drzwi się otwierają dalej. Niektóre te tutaj. Ale słychać też, jak fajnie on zaraz zaklucza je za sobą. Również ciekawa sprawa. Dobra, bardziej mnie zastanawia, co się kryje tutaj i jak wygląda to miejsce. Tym bardziej, że też trzeba... O, właśnie. Tak, też przypuszczałem, że tu znajdziemy sporo materiałów. Też trzeba pamiętać, że prawdopodobnie będę musiał wracać do domu tutaj. Dookoła tutaj nie wyjdę, jak wcześniej sobie mogłem przejść drabiną. Tylko właśnie w ten sposób, o, ciekawe, że nikt się nie interesuje tymi hałasami. Masz insulinę. Tutaj nie ma, a będzie nas widać? Nie, nie widać nas u góry. Tu widzę jakieś w ogóle ciekawe skrzynki są i chyba... pięknie. Czyli odłożymy drobiazgi, o, przypuszczam, że obok też są fajne rzeczy. Aż dziwne, że to nie jest majątek prywatny, szczerze mówiąc. O, właśnie, dorzuciliśmy... Tak, jestem bardzo, bardzo... Nawet nie wiem, kiedy to amunicję tak szybko kliknąłem. Chyba tutaj było tak dużo. Aż dziwne. Jestem bardzo zdziwiony, że to nie jest traktowane jako jakiś majątek prywatny. I widzę, że tutaj też widać więcej takiej jakby, nie wiem, rzeki czy tych tutaj terenów, których nie widzieliśmy wcześniej. Wcześniej to chyba było ciemno w poprzednim rozegraniu. Ale jak widać, można trafić na fajne skarby. Co najlepsze, mamy teraz broń. Zastanawiam się nad tym jednym nabojem. Może go zostawię... Aż tyle amunicji chyba mi nie potrzeba, a drobiazgi zawsze się mogą przydać, podobnie jak drewno. Zresztą z nich będę mógł też ewentualnie wytworzyć jeszcze coś. Dobra, może jednak pójdę. Oj, chociaż ten ktoś tam schodzi na dół.
Dobra, to za moment. Zobaczę, może pójdzie do domu. Gorzej jak schodzi jeszcze niżej, albo idzie zobaczyć, jak to wygląda sytuacja z tymi skrzynkami. O, idzie na dół chyba, bo widzę tu jakiś cień. Może pójdzie gdzie indziej. Uciekaj stąd, kolego. O, dobra. Fajnie, że tam poszedł. To my się tutaj szybko prześlizgniemy. I jednak nie zobaczę tamtego miejsca, bo już mamy drugą 20. Można by było iść do góry. Tylko to pamiętam, też są jakieś, no właśnie, kraty do przepiłowania. No może jeszcze zobaczę. Chociaż mówię, w następnym odcinku może już być problem, żeby wrócić do tego miejsca. I tak zebraliśmy naprawdę mnóstwo genialnych rzeczy. Co prawda cukier by się przydał, bo już nie mamy za co wytwarzać alkoholu. Ale też poznaliśmy to miejsce z tej perspektywy, że o, jakby przyszło nam znowu trafić na takie rozegranie, warto tutaj zejść na dół. Mnóstwo amunicji, mnóstwo biżuterii i co najlepsze, nie był to majątek prywatny, tak, to trochę mnie dziwi, nie wiem, czy to błąd gry. Teraz mam trochę takie małe zawahanie, czy zrobiłem dobrze, ale chyba tak. Bądźmy dobrej myśli w każdym razie. Okej, dziś w nocy mi się poszczęściło, czyli raczej to nie było nic negatywnego. Jeszcze jakby... O, tak, 7 pocisków, nadal jest zadowolony, więc wszystko jest tutaj jak najbardziej ok. I to widzę te nieszczęsne wytrychy Marina. Chyba tutaj specjalnie nic już więcej nie zrobimy. Jeszcze poczekamy do tej 10, tutaj nie ma co tego przyspieszać. Nastawimy gdzieś wodę, alkoholu nie nastawimy, bo nie mamy cukru. No właśnie, ale to i tak nie za wiele bym nie kupił tego cukru. I myślę, że wybierzemy się dzisiaj za to do kościoła zobaczyć, co tam zostało wśród tych rzeczy, które no, porzuciliśmy, czy też których nie unieśliśmy. Może przez to też, że chcę przyspieszyć ten dzień. Jeszcze tutaj zobaczę, co słychać w wiadomościach. Leki i opatrunki są jednymi z najbardziej pożądanych towarów w Pogoren. Z powodu dużego zapotrzebowania i niskiej podaży przewiduje się, że ich ceny zostaną wywindowane przez spekulantów. To dobrze. Bandy szabrowników grasują po mieście i co noc napadają na domy mieszkańców. Zalecamy wzmożoną czujność bodajże, tak, bo już przewinąłem dalej. Jak pogoda? Tu będzie ciepło. Nic nie słychać o zakończeniu wojny, nikt nic nie mówi. Tak, a przy tych lekach powiedziałem, że to dobrze z tej racji, że mamy dużo ziół, z których możemy stworzyć chociażby opatrunki czy leki. Być może nawet też to zrobię w tym odcinku, tak żeby zanieść do kościoła. A nuż ksiądz będzie miał jeszcze jakieś książki i zobaczymy, co się stanie, jak przekroczymy liczbę 30 książek. Może coś nowego się pojawi. Okej, skoro jesteś zmęczona, to uciekaj. Chociaż nie wiem, czy jak wypiła kawę, to... czy uda się jej zasnąć. Okej, jeszcze tutaj raz. Tu nastawiamy, tu nic już więcej ciekawego nie ma. Mówię, czekamy do tej godziny 10. Wtedy lubi się pojawić też jakaś historia. W międzyczasie tu przygotuję jakieś właśnie opatrunki z tego alkoholu. Może razy 1. Tutaj też przedestyluję kolejną czystą. Chyba coś się pojawiło, chociaż zaraz zobaczymy. I nie, to tylko wiatr. Niestety, to tylko wiatr. Nic więcej tutaj się nie wydarzy dzisiaj. Ja za to przygotuję jeszcze opatrunek. Czy też, no, tutaj on dokończy przygotowywać ten opatrunek. I dorzucę jeszcze leki. No, będzie wszystko chyba, co na dzisiaj tutaj można przygotować ciekawego, więc uciekam i widzimy się... No już w nocy. Okej, zbliżamy się do nocy. Jeszcze zanim ta nastanie, pokażę kilka rzeczy, jakie zrobiłem, bo tak dla zabawy chciałem wykorzystać jakieś różne... no, właśnie przedmioty, czy to, że zebraliśmy. Co się stanie, jak na przykład są dwie radiostacje? Czy zmieni się jakoś opis? Ale nie jest. Dalej mamy radio. Co więcej, grzebiąc w jednym z nich, sterujemy też drugim.
Tak właśnie mnie zastanawiało, jak to, co się stanie, jeżeli będziemy mieli dwie sztuki tych radiostacji i będziemy sobie nimi, czy tam radioodbiorników sobie, i będziemy sobie w nich grzebać. Okazuje się, że grzebiąc w jednym, zmieniamy tak samo drugie. Dorzuciłem też krzesło i to zmieniło się nam na liczbę mnogą. Mamy krzesła i fotele. I chyba tyle, możemy zacząć noc. Przygotowałem też posiłki już na następny odcinek, żeby tego nie robić na początku, bo to zawsze zajmuje trochę czasu, a wiem, że zawsze ten pierwszy odcinek też właśnie zabiera tego czasu najwięcej, później się nie wyrabiamy. Czuwasz, chociaż wygląda na to, że mógłby spać, chociaż teraz znów czuwa tylko Emilia i straciliśmy 7 pocisków. Zobaczymy, czy jak będą oboje czuwać, czy znów będą tylko 4, bo być może liczba osób czuwających pozwala nam na zmniejszenie ilości amunicji, jaką zużywamy na noc. Okej, Boris, idziesz do kościoła, pamiętasz kościół? Myślę, że weźmiesz jeszcze łopatę, bo tam coś było do odkopania, czy coś na wytrych było? Chyba już nie, więc wytrychów piły nie będę brał. Najwyżej księdzu jeszcze zaniosę bandaże i leki. To udało nam się wytworzyć też w nocy. Razy 1. Albo zamiast bandaże to leki razy 2. Aż dobra. Zróbmy coś dobrego dla kościoła. Zresztą tutaj tak idzie na wymianę. Nie wiem, co tam ksiądz będzie miał ciekawego. Tutaj leży naszych dużo drobiazgów, desek i takich innych rzeczy, ale to też znajdziemy tam w domu na spokojnie, więc nie ma co się tym przejmować. Okej. Hej, mam coś, co ci się spodoba. Na to liczę. Masz książki? Ma książki! Czyli powiększamy naszą bibliotekę. Jak się postaramy, to przyniesiemy... Wow, no właśnie, tylko ja znowu nic z nocy nie przyniosę. No ale okej. Co do jednej wezmę. Wodę dorzucisz, ma też cukier. Mówiłem, że ksiądz i cukier to muszą być jakieś powiązania, ale okej, najpierw dźwigamy książki. Mówię, powiększymy naszą bibliotekę i z tymi książkami chyba nam uda się dojść do 50 sztuk. To będzie coś. To będzie coś. Kurczę, skąd ty te książki bierzesz? Chociaż Biblię to rozdając za darmo, więc pewnie same Biblię teraz wzięliśmy. Okej. Coś jeszcze mogę od ciebie? Cukier chciałem. Tam masz to jeszcze, te tabletki i mi dorzuć wodę, mamy filtry, coś co opłacałoby mi się zabrać od ciebie. Opał razy 4, a wody ile możesz mi dać? Wody też całkiem sporo, dobra. Tak, bo się zastanawiałem jeszcze, albo o, kawę, widzę, że ci chyba tyle nie potrzeba. O, a kawę możemy ładnie w jeden slot zmieścić i całkiem sporo. Okej, czyli znów mamy pełno książek, kawę, cukier i znów wygląda na to, że specjalnie nie zapakuję za wiele potrzebnych rzeczy z powrotem. Tak, to bardziej chodzi o to, że w kościele zostawić jakieś leki. I zostały nam 2 sloty na to wszystko. To chociaż zwiedzimy znów do końca to miejsce. Mam nadzieję, że już teraz można jakoś... O, tu widziałem właśnie górki. A, tu można było piłą przepiłować, żeby szybciej ewentualnie przejść następnym razem, ale myślę, że takiej potrzeby nie ma. Coś wiem, że u góry zostawiliśmy, ale to chyba nie było nic istotnego. Mówię, aż mnie zastanawia, czy mając 50 książek, bo myślę, że już przy żadnym rozegraniu tego wyniku nie powtórzę, to czy mając tyle książek... jakoś gra jeszcze bardziej zmieni ten opis. Zresztą, no właśnie, jak same książki wpływają na nasze rozegranie, czy na to wszystko, co tu się dzieje. O, tworzy mi tu przejście jakiś obraz religijny tu, chociaż to chyba nic nie widzę ciekawego. O. Okej, no niestety to jak się opis zmieni, będziemy musieli poczekać do kolejnego odcinka, nim to zobaczymy, ale przynajmniej znów pozostaje jakieś pytanie, tak. Każdy odcinek pozostawia jakieś nowe pytanie. Okej, z przyzwyczajenia przeczekałem czas, w którym tutaj odkopywaliśmy te gruzy. O, widzę, ksiądz chyba jeszcze nie wie, że tu drzwi są otwarte. Tu widzę, że leżą tylko drobiazgi i bardzo możliwe... Ktoś otwierał te drzwi, tak? By to traktował jako jakieś włamanie czy coś. O, tak ktoś jeszcze idzie. To może ja poczekam. Co prawda liczę, że tu nikt nie ma broni i nikt nie ma przeciwko, nie przeciwko temu, że tutaj sobie siedzimy. O, widzę kolejna osoba, która chodzi górą. Jeszcze nie wie, że otwarte. O, ktoś tam zbiegł. Wraca.
zakręcone to wszystko. To w ogóle jakby biegł tutaj, a nie... Może nas usłyszał i przez kratę na nas spojrzy. Kto tu jest? Co? Co tutaj się stało? Co jest grane? Patryk, ktoś tu jest. Aha, o, to chyba o mnie chodzi. To mnie już tu zaraz nie ma. To ładnie nas potraktowali jak jakiś zbirów, a ja tu im książki przynoszę. Dobrze, że on pewnie górą będzie szedł, przynajmniej powinien. Kto by pomyślał, że chodzenie tam na dole może być groźne. Okej, ale my mamy pełne kieszenie. Nas to nie ma, nikt chyba nas nie zauważył. Tym samym żegnam się z wami. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy, czy też bawimy się razem. Bo myślę, że w te dni to już jest czysta zabawa. Do usłyszenia wkrótce. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej!